Witamy Państwa na konferencji Federacji Młodych Socjaldemokratów oraz Nowej Lewicy w sprawie tegorocznych matur. Dzisiaj głos zabierze posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Książyński oraz reprezentanci Federacji Młodych Socjaldemokratów na Dolnym Śląsku. Proszę. Tak, i oczywiście z nami też jest radny Dominik Włosowski. Proszę Państwa, jako Federacja Młodych Socjaldemokratów, jako młodzi ludzie chcemy działać dla naszych rówieśników. Nie tylko dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że najlepiej rozumiemy ich problemy. Ja byłem pierwszym rocznikiem, który zdawał maturę podczas pandemii. Pamiętam, że był to podwójnie stresujący czas. Oczywiście wiadomo, czas pandemii oraz czas niewiadomej sytuacji związanej z maturami. Na ten moment decyzja o zniesieniu obowiązku zdawania matur ustnych była oczywiście decyzją bardzo potrzebną. Decyzją, która pomogła nam się lepiej przygotować do matur, matur pisemnych. Na ten moment, oczywiście wiadomo, każdemu może podwinąć się noga. Każdy może chcieć podejść do matury jeszcze raz. Dlatego wszystkie osoby z tamtych lat, w których matura z części ustnej była nieobowiązkowa, a chcą do niej podejść teraz, dla tych wszystkich osób ta sytuacja jest niezwykle krzywdząca. Dlaczego? Przykładowo, jeśli ktoś nie zdał z matematyki w roku 2020 lub 2021 i chce podejść do tej części podstawowej pisemnej w tym roku, musi dodatkowo zdawać maturę ustną z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego. Jest to absurdalna sytuacja oraz jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla przyszłości tych osób. Dlaczego? Ponieważ podczas pandemii, jak wiadomo, przeszliśmy na tryb zdalny. Żeby wdrożyć się w taki tryb, jest ten czas potrzebny. Ta nauka na początku idealna nie była. Dlatego była oczywista decyzja wszystkich nauczycieli, by do tej matury z części ustnej nie przygotowywać, by skupić się na tej matury z części pisemnej. Na tamtych latach ci uczniowie, którzy chcą podjąć tej matury w tym roku lub też w następnym, tej możliwości przygotowania do niej nie mieli. Więc albo musieliby się do tej matury przygotować sami, lub też musieliby wyłożyć niemałe środki finansowe na dodatkowe lekcje. Jest to moim zdaniem i w naszym zdaniu jest to pewne wykluczenie, które być oczywiście nie powinno. A dlatego jako młodzi ludzie, dlatego jako młodzieżówka reprezentująca tych ludzi, którzy przychodzili do nas i mówili o tych problemach, a proszę nam wierzyć, tych osób mało nie jest. Chcemy przedstawić rozwiązanie dla pana ministra Czarnka. Proponujemy panu ministrowi, by dla tych osób próg zdawalności tych matur wynosił z części ustnej 0%. Uważam, że to jest jak najbardziej fair rozwiązanie. Nie chodzi o to, żeby dawać fory młodym ludziom. Nie chodzi o to, żeby się nie uczyli. Chodzi o to, żeby mieli równą szansę, mieli taką samą szansę jak wszyscy na swoją przyszłość, ponieważ matury nie są po prostu tylko i wyłącznie egzaminem. Są egzaminem, które decyduje, czy dostaną się na swoje upragnione studia, czy też nie. Dlatego dzisiaj w Kuratorium Oświaty złożymy apel do pana ministra, w którym zaproponujemy rozwiązanie z tej całej sytuacji. Teraz głos zabierze posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pandemia COVID-19 doświadczyła nas wszystkich, młodszych, starszych, w średnim wieku, ale w sposób szczególny doświadczyła uczniów i uczennice, którzy zostali de facto z dnia na dzień odesłani na edukację zdalną. Stało się tak oczywiście ze względu na ich bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo ich zdrowia, na bezpieczeństwo zdrowia ich rodzin. I dobrze, że tak się stało, ale wszyscy wiemy, jak wiele do życzenia pozostawiała przynajmniej w pierwszych miesiącach edukacja zdalna, że nie była to edukacja z prawdziwego zdarzenia, że pandemia nie pozostała obojętna wobec jakości kształcenia młodych ludzi. Słusznie zatem zdecydowano, że matury ustne w roku 2021-2020, że matury ustne zostały niejako zawieszone. Dobrze, że absolwenci liceów mogli skorzystać z tej ulgi.
nie musieli przygotowywać się dodatkowo do jeszcze jednego egzaminu, bo wiadomo było, że czas, który do tego byłby potrzebny, będą musieli przeznaczyć na naukę do innych przedmiotów, do matury pisemnej. Ale ta ulga nie powinna być nierówno dystrybuowana. Absolwenci techników, którzy są z tego samego rocznika, co ubiegłoroczni maturzyści, w tym roku mają zdawać maturę ustną. Ci uczniowie, ci maturzyści, którym w ubiegłym roku powinęła się noga, których wynik matury nie jest dla nich zadowalający, którzy chcieliby tę maturę w tym roku poprawić, będą musieli zdawać maturę ustną. To niesprawiedliwe, to nieuczciwe, bo oni przygotowywali się do egzaminu dojrzałości w tak samo trudnych warunkach, jak ci maturzyści, którzy w ubiegłym roku matury ustnej zdawać nie musieli. Dlatego zwracamy się, tak naprawdę młodzi ludzie, sami maturzyści, zwracają się z apelem i serdeczną prośbą do Ministerstwa Edukacji i Nauki o równe traktowanie, o szansę na uzyskanie dobrego wyniku z egzaminu maturalnego, o szansę na drożną ścieżkę edukacyjnej kariery, o szansę na dalsze efektywne kształcenie. To nie jest jakaś radykalna ulga. To nie jest stwarzanie forów czy przywilejów dla uczniów i uczennic. To jest tylko i wyłącznie rezygnacja z karania młodych ludzi za to, czemu nie są winni. Za to, że spotkała ich edukacja zdalna, za to, że spotkała ich, tak jak nas wszystkich, pandemia COVID-19. My jako posłowie i posłanki Lewicy zwracamy się także, wspierając apel FMS-u i naszych młodzieżówek, do ministra Przemysława Czarnka z pisemnym wnioskiem, z interpelacjami o to, żeby przychylił się do prośby obniżenia progu zdawalności matury ustnej w tym roku szkolnym do poziomu 0%. To jest uczciwe, dobre i po prostu życzliwe rozwiązanie dla młodych ludzi, którzy chcą się uczyć, ale chcą się uczyć bez stresu, bez lęku, bez poczucia, że fakt, że spotkała ich pandemia COVID-19, przekreśli ich szanse na dalsze edukacyjne kariery. Dziękujemy. Teraz głos zabierze pan wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński. Dzień dobry państwu. Wspieramy ten apel, wspieramy tą prośbę, ten wniosek do ministra Czarnka, dlatego że tutaj po prostu doszło do zmiany reguł w czasie gry, a jesteśmy przeciwko takiej niestabilności. Skoro zostało uczniom i uczennicom obiecane pewne rozwiązanie, to po prostu trzeba tą obietnicę dowieść do końca. I to jest pierwszy powód naszego, w mojej ocenie, wsparcia. Drugi powód jest taki, że tu chodzi o wyrównywanie szans, a my jako Lewica jesteśmy za równymi szansami, za równym traktowaniem i o to właśnie uczniowie i uczennice de facto apelują w tej sprawie. I jeszcze chciałbym, jeśli można, poruszyć drugi wątek, bo nigdy dość, szczególnie z perspektywy samorządowców, nigdy dość mówienia o sytuacji o budżetowej w polskiej oświacie, w polskiej edukacji. Na przykładzie Wrocławia. 1/3 budżetu tego miasta wydajemy na edukację, z czego tylko połowa jest pokrywana z subwencji oświatowej. Dlatego chciałbym przypomnieć i podpisać się tu jako przedstawiciel Lewicy pod wczorajszym apelem, wnioskiem Unii Metropolii Polskich o zasypywanie tej, powiększanie tej subwencji, zasypywanie tej równości. Uważamy, że państwo, rząd powinni zaopiekować się pensjami nauczycieli i nauczycielek, a to jest gro wydatków na oświatę. Natomiast gminy, jednostki samorządu terytorialnego powinny zaopiekować się infrastrukturą, powinny zaopiekować się szkołami, budynkami, po prostu miejscami, gdzie dzieci i młodzież się uczą. Taki byłby sprawiedliwy podział wydatków na oświatę w Polsce. Rząd płaci pensje, samorządy utrzymują szkoły. Dziękuję pięknie. Teraz głos zabierze radny Wrocławia Dominik Łosowski. Szanowni państwo, kiedy ja i moi koledzy zdawaliśmy maturę, było to jakiś czas temu, te reguły gry były bardzo jasne i transparentne. W tej chwili młodzi ludzie stoją przed ogromnym stresem i przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ te reguły zostały zmienione w trakcie gry. Panie ministrze, apelujemy do państwa, proszę nie dokładać naszym maturzystom dodatkowego stresu, ponieważ egzamin maturalny jest sam w sobie stresujący.
jest bardzo ważnym egzaminem dla młodych ludzi i proszę zastosować się do tego pomysłu młodej lewicy, która chce, żeby uczniowie, którzy zdają egzaminy, byli tak samo traktowani w czasie egzaminu maturalnego, jak uczniowie, którzy zdawali ten egzamin w czasie pandemii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie. Stoimy po kuratorium, więc chciałam się zapytać, jakie narzędzia ma kurator oświaty, jeżeli chodzi o wymogi maturalne? Przede wszystkim Kuratorium Oświaty to jest niejako filia Ministerstwa Edukacji i Nauki. To jest to miejsce, do którego uczniowie, uczennice z Dolnego Śląska mogą zwracać się z apelem, jeżeli chcą skierować apel do Ministra Edukacji i Nauki właśnie. I dlatego dziś jesteśmy pod Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dlatego oczekujemy wsparcia Kuratorium Oświaty na Dolnym Śląsku w tym apelu. Młodzi ludzie muszą czuć zaufanie do instytucji państwa. Oczywiście zarówno kuratoria, jak i samo ministerstwo w ostatnich latach to zaufanie często zawodzi, nie traktując uczniów, uczennic, młodych ludzi jak pełnoprawnych obywateli. Ale jest szansa, żeby to zmienić. Jest okazja, żeby pokazać, że czasami chociaż, jak od wielkiego dzwonu, minister edukacji Przemysław Czarnek, kuratoria oświaty i całe ministerstwo słuchają młodych ludzi. Apelujemy o to, żeby z tej szansy skorzystać, bo wielokrotnie udowadniał pan minister, że słuchać głosu młodych ludzi nie chce. Czas, żeby się to zmieniło. Być może magia roku wyborczego to coś zmieni. Być może fakt, że tegoroczni maturzyści to są obywatele, obywatelki, którzy będą głosować już w wyborach. My, jako lewica oczywiście, wspieramy ich niezależnie od tego, czy są już pełnoletni, czy jeszcze nie, bo nie chodzi nam po prostu o wyborców, chodzi nam o ludzi, o dzieciaki, o młode osoby, które stresują się kolejnym ważnym egzaminem. Ale apelujemy nawet do takich instynktów pana ministra, jeśli może to przemówić mu do rozsądku i żeby po prostu posłuchał i zrobił coś, co nic nie kosztuje. Po prostu nie zmieniał zasad w trakcie gry, nie karał młodych ludzi za to, że pojawił się w ich życiu COVID-19, bo zapewniam, że wystarczająco zostali tym doświadczeni. Zakładając, że ten postulat zostałby wysłuchany na 2 miesiące przed maturą, to nie obawiają się państwo, że doszłyby kolejne głosy dotyczące chaosu, kolejnego wprowadzenia chaosu? Ale chaosem jest zmienianie tych reguł w trakcie gry. Chaosem jest obiecywanie młodym ludziom, że będą mogli spokojnie i bezpiecznie przygotowywać się do egzaminów pisemnych, do matur pisemnych, a później decyzje, że jednak nie, jednak będziecie musieli zdawać egzaminy zgodnie z kryteriami, których się nie spodziewaliście, których wam nie obiecano, których wręcz obiecano wam złagodzenie. To jest chaos. Dziś mamy chaos, a apel, z którym FMS i młodzieżówki lewicy występują, to apel o to, żeby ten chaos uporządkować. To wspaniale, że młodzi ludzie chcą wybrać sprawy w swoje ręce. To oni przygotowali rozwiązania, które dziś wręczają, de facto wyręczając Ministerstwo Edukacji i Nauki, kładą je na stole i mówią tylko tyle. Weźcie jako swoje, wprowadźcie, a my będziemy wam wdzięczni. To naprawdę nie jest bardzo dużo. Wystarczy wykonać jeden prosty gest, żeby nie krzywdzić młodych ludzi, którzy są dostatecznie już skrzywdzeni przez ostatnie lata. Edukacji zdalnej, pandemii, kampanii nienawiści, można by długo wymieniać. Dziękujemy.